sponsorem transmisji jest firma Royalex, polski producent urządzeń i technologii dla ferm drobiu. Trzecia osłona przed nami, dwa pierwsze wyścigi i w trzecim biegu znowu reprezentant Polski, tym razem Grzegorz Zęgota, trzeci i ostatni już, a więc kolejne emocje będziemy mieli. Jest Dersey Watt na Państwa ekranach, tutaj w boksie także jeden kompletny motocykl Ryana Sullivana. Mówił o tym Jacek Gajewski, że Sullivan tutaj służył sprzętem na ten finał, ale Dersey póki co na swoich motocyklach. Grzegorz Zęgota na polu numer 1 w kasku czerwonym, potem po jego prawej ręce Ricky Wells, Amerykanin, na polu trzecim Dersey Watt i potem Louis Bridger, pole numer 4, kask koloru żółtego. Na pewno Dersey Watt jest jednym z faworytów tego finału, chociaż to jest zawodnik tak nieobliczalny jak Emil Seyfriedino swego czasu, ale myślę, że stać tutaj go na sprawienie wielkiej niespodzianki. Nie wiem, czy na tytuł Mistrza Świata, nie wiem, czy na podium, ale na pewno będzie się liczył w tym finale. Zęgota w czerwonym, Wells niebieskim, Ward w białym, Louis Bridger w kasku koloru żółtego. No my patrzymy przede wszystkim na pierwsze pole i na Grzegorza Zęgotę. Być może skorzysta z niego, tak jak w poprzednim biegu, Patrick Hougaard. Jeszcze Louis Bridger, jakieś problemy tam z ustawieniem, ale już jest chyba wszystko w porządku. No i popatrzmy, co będzie się działo w biegu numer 3. Dobrze Zęgota z tego pierwszego pola. Kto będzie najszybszy? Jest Grzegorz Zęgota pierwszy, drugi. Jest Dersey Watt w kasku białym, potem Ricky Wells i zamyka jak na razie stawkę rywali. Louis Bridger, Zęgota prowadzi. Drugi Ward, tu myślę jeszcze wszystko jest sprawą rozstrzygniętą, jak chodzi o Amerykanina i Anglika. Myślę, że bez szans tutaj na zwycięstwo. A Zęgota, proszę zobaczyć, jak na razie z przodu. Ogląda się teraz, gdzie jest Australijczyk, ten bardzo blisko niego, bardzo wąsko wchodzi w łuk. Grzegorz bardzo się szeroko wynosi, to może być zgubne. Teraz akcja Warda kapitalna, ale zamknął go Zęgota. No i upada Grzegorz Zęgota, proszę zobaczyć, na pierwszej pozycji. Wściekły Polak, no ale na własne życzenie, myślę, że niepotrzebnie zupełnie szarżował. Myślę, że zdąży tutaj z motocyklem, nie powinien sędzia Marek Wojaczek tego biegu przegrywać. A Australijczyk wygrywa ten bieg z ogromną przewagą, a więc 3 punkty. Dersey Watt, dosyć szczęśliwy ktoś powie, no ale myślę całkowicie zasłużenie. 2 punkty zdobywa Louis Bridger, jedno oczko dla Ricky Wellsa i Grzegorz Zęgota bez punktu, a więc stracił praktycznie no 3 punkty, bo był na prowadzeniu w tym wyścigu. Myślę, że zobaczymy to w powtórkach. A tutaj wściekły, popularny Zęgi, który ma tutaj kibiców całe mnóstwo, schodzi do parku maszyn. No ale jak nie być zdenerwowanym, kiedy prowadzi się w biegu i przewraca się na pierwszej pozycji. Kolejna strata, żal trochę tego biegu, podobnie jak biegu Michała Mitki. No i tutaj już to niektórzy mówią, że szanse medalowe, szanse na złoty medal Polaków zdecydowanie zmalały. A my popatrzmy raz jeszcze na start. Dobrze Grzegorz Zęgota wykorzystał te pierwsze pole, tak jak mówiłeś, że warto z niego skorzystać. No ale potem śmieszny szkolny błąd Grześka. Znaczy myślę, że tutaj pretensje to powinien mieć sam do siebie i tutaj szczęśliwe zwycięstwo według mnie Warda, który trzymał krawężnik, jechał cały czas tak jak mówiliśmy na samym początku, że trzeba to wykorzystywać. Grzesi odjeżdżał. Nie wiem, czy to jest spowodowane, czy ten motor nie jest czasem może za mocny albo za słaby. To już praca z mechanikiem i tutaj prosty szkolny błąd obróciło go przy wyjściu z łuku no i niestety Grzesiu ten biegł bez punktów, a szkoda, bo byłoby na pewno pewna trójka. Byłaby pewna trójka, to jeszcze mamy ten upadek z innej kamery. Proszę zobaczyć, no prowadził zdecydowanie tutaj i Dersey wykorzystał ten błąd. No ale to jest, proszę Państwa, każdy sport polega na wykorzystywaniu błędów rywala. Tutaj wiadomo, że o to chodzi, kto ich popełnia mniej, ten wygrywa. A zobaczymy, jakie błędy i czy błędy popełni gość, który jest na czwartym polu, który był przed chwileczką na Państwa ekranach, a więc Kenny Larsen, Duńczyk. Ale obsada już tego biegu
Już szybciutko, to jest właśnie Duńczyk na Państwa ekranach, a od krawężnika Artiom Łaguta, kask czerwony, pole pierwsze, potem Tomasz Jonasson, Szwed na polu drugim, pole trzecie Wieczesław Gierucki w kasku białym i pole czwarte Kenny Larsen, Duńczyk w kasku koloru żółtego, ostatni z Duńczyków, póki co Clint i Patrick Hogarth wygrali swoje wyścigi, no i Kenny Larsen, nie chcąc być gorszy, także powinien powalczyć tutaj ze swoimi rywalami. Myślę, że Tomasz Jonasson tutaj jest faworytem tego biegu akurat i starty jego w polskiej lidze i szwedzkiej, także... Rozkręca się w miarę sezonu, Jonasson już jest pierwszy, kapitalne wyjście Szweda, już zamyka swoich rywali, spojrzał teraz Artiom Łaguta, gdzie jest Gierucki, Gierucki jak na razie drugi, trzeci, teraz upada Wieczosław Gierucki, Artiom Łaguta drugi, trzeci, jak na razie jest Duńczyk Kenny Larsen, no i kolejny upadek w tych zawodach, zdąży Gierucki, zdąży, całe szczęście, trzeba tego biegu przerywać, a tam z przodu walka o trzy punkty między Łagutą i Jonassonem, Jonasson ten sezon, no teraz niebezpiecznie, bo Łaguta przykleił się do bandy i spada na trzecią pozycję, na drugą wychodzi Kenny Larsen. Nie wiem, co zrobił Artiom Łaguta, za głowę złapał się jego brat Grigori, jak to widział w parku maszyn. Popełnił błąd przy wjeździe do łuku, to było widać, że po prostu wjechał i wciągał go do tego łuku. A Jonasson, Darek, no sezon taki dobry, jak chodzi o sportowo, no tragedia, wielka śmierć ojca w połowie sezonu. Na pewno bardzo wielki cios, tym bardziej, że senior Jonasson był właściwie przy Tomasie w parku maszyn, ale potem współpraca z Krzyśkiem Kuczwalskim spowodowała także to, że i sportowo podniósł się po tym wszystkim, no i wychodzi na to, że jeden z lepszych szwedzkich juniorów póki co, którzy jeżdżą na torach żużlowych. No, współpraca z Krzyśkiem Kuczwalskim, z tego co się orientuje, dobrze układa się już dłuższy okres, także Krzysiu Kuczwalski, jak to się mówi w żargonie żużlowym, czuje bluesa po prostu, czyli był żużlowcem, podpowiada, pomaga, widzę, że się uzupełniają, że Tomasz go tam słucha, też jego rad i jego podpowiedzi, więc Krzysiu tam na pewno odgrywa jakąś rolę dużą w tym teamie. Zresztą myślę, że każdy z tych zawodników młodych powinien mieć w swoim teamie takiego kogoś jak Krzysiu Kuczwalski, czy jak jest w przypadku Grzesia Zęgoty, popularny w żargonie żużlowym Bimbo, który jest tam jakąś ostoją jego i potrafi mu doradzić. Jak to mówi Grzesiu Zęgota, jak Bimbo ma dobry dzień, to dwucyfrówka pewna, także myślę, że to jest odpowiedź na to. Współpraca mechanika z zawodnikiem musi być cały czas. Znana w polskim żużlowym środku postać Piotr Szymański, nie mogę go zabrać także w Goryczy na blok Marka Ciślaka. Trójka naszych zawodników, każdy ma szansę na medal właściwie. Właściwie każdy z 16 ma szansę na medal, bo rozmawialiśmy z Markiem Ciślakiem, mówi tak, że właściwie stawka wyrównana niesamowicie w tym roku. No i co? No i każdy może założyć złoto dzisiaj, nawet nie wiem, Artiom Łaguta na przykład. Tak mi się wydaje, tak, że naprawdę zawody będą bardzo ciekawe, nie ma faworyta, takiego prawdziwego faworyta nie ma. Każdy z tych chłopaków tutaj ma szansę, myślę, że nasi na pewno będą walczyć, każdy jest tutaj nakręcony na to, żeby jechać dobrze i żeby zakończyło się to dla nich sukcesem. Czy tutaj ze strony centrali, nie wiem czy ja mogę to zapytać, ale zapytam, czy ze strony centrali jakieś nagrody są przewidziane za medalowe miejsce albo za tytuł Mistrza Świata? Oczywiście zawsze, z każdej imprezie, której w tym roku, we wszystkich imprezach, których uczestniczyli chłopacy i seniorzy, juniorzy, to otrzymywali pieniądze na dofinansowanie, na sprzęt, otrzymują nagrody i z FIM-u i z PZMOT-u. Panie Piotrze, 3 złote medale już mamy w tym roku w żużlu. Po ostatnim Grand Prix w Terezano nawet Tomasz Golob ma szansę na Mistrza Świata przy słabszej postawie krępa. Nie ma co liczyć na tego pecha. Ale co, gdyby dzisiaj się udało zrobić złoto i Tomek za 2 tygodnie w Bydgoszczy by znowu strzelił złoto, 5 złotych medali, nie za dużo trochę tego? To byłoby wspaniale. Tak naprawdę pierwszy raz w historii mamy 3 złote medale. Być może kiedyś nie było drużynowych mistrzostw Europy juniorów, wcześniej drużynowych mistrzostw świata juniorów. Teraz są i tak naprawdę udało nam się w tym roku zrobić to, że całe 3 imprezy zostały uwieńczone sukcesem. Tak samo zobaczymy, co dzisiaj indywidualnie będzie. Tak samo Tomek ma, raczej na pewno medal będzie miał, tylko jakiego koloru to się okaże w Bydgoszczy. Jeszcze zdobyliśmy brązowy medal w mistrzostwach Europy par. Zdobyliśmy też złoty medal w mistrzostwach Europy juniorów indywidualnych i srebrny. Też kolejne 4 złote medale tak naprawdę mamy w tym roku. Zobaczymy, co będzie dalej. Dzięki. Dziękuję. Jeden z faworytów już w pierwszym biegu, taśma, i jestem ciekaw, czy to jest jego błąd, czy to jest problem sprzętu. Ta ja na pierwszy wyścig
Jeden duży twój błąd to na pewno strata dużo punktów. Tak, straciłem sporo punktów, taki sam błąd przytrafił mi się w zeszłym roku, ale mój błąd, no i cóż, trzeba jechać dalej. Ale masz w dalszym ciągu szansę na tytuł Mistrza Świata. Jak najbardziej, kolejne cztery biegi przed nami. Niezbyt udana ta pierwsza seria dla polskich zawodników. Wpadek Grześka Zęgody, Maciek za dwa punkty, Michał Mitko w swoim pierwszym biegu za jeden. Michał, dobry start, potem na trasie pogubiłeś troszeczkę. Czy to jest kwestia przełożenia na następne wyścigi? Czy to rywali po prostu byli lepsi i szybsi? Pierwsze kody za płotem, można powiedzieć. Tor jest inny niż był wczoraj na treningu i ten pierwszy bieg był taki zapoznawczy. No szkoda, że nie udało się lepszego rezultatu wyciągnąć, ale ta jedynka jest lepsza niż zero. Pierwsze i czwarte pole, z tego co widziałem, najbardziej jednak chodzą. Jak ty to oceniasz? Ciężko wyczuć, no zobaczymy. Dzięki. Dzięki. No i co, ta jedynka jest lepsza niż zero? Mówi mi Chomitko, no niby tak, natomiast no, z jazdy póki co nie zachwycił. I już bohater rozmowy przed nami, tym razem na polu numer 2. Zobaczymy, czy te zmiany, których dokonał w motocykla, jest z nim także Jacek Filip w jego boksie, będą trafne i słuszne. Kenny Larsen, tym razem na polu numer 1 w kasku czerwonym. Michał Mitko, wspomniany przeze mnie, w kasku niebieskim. Na polu numer 2 potem Patrick Hogarth w kasku białym. Na polu trzecim i najbliżej bandy Darcy Ward w kasku koloru żółtego. Ward wygrana w pierwszym biegu, Patrick Hogarth także 3 punkty. Michał Mitko za 1, no i Duńczyk Larsen 2 punkty. Czy tutaj Hogarth i Ward będą faworytami? No myślę, że po tych pierwszych startach tak. Zobaczymy, czy Michał przełożył się na ten wyścig lepiej. Zobaczymy, jak wyjdą do startu. Teoretycznie powinien ten start z drugiego pola też mieć dobry, bo powiedzieliśmy też, że te pola noszą. No właśnie, jak będzie, ale już fatalnie jest i na wejściu ten wiraż jest Michał Mitko ostatni. Z przodu to jest, myślę, niespodzianka. Jest Kenny Larsen, drugi Hogarth, trzeci Darcy Ward. No i bardzo ciasno, bardzo blisko tutaj blokuje, starał się nogą hamować Larsen Patryka Hogartha, bratobójczy pojedynek, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, kapitalny manewr. Darcy Ward już jest pierwszy przy krawężniku, wykorzystuje to, że krawężnik jak na razie trzyma. No i proszę zobaczyć, jak kapitalnie jedzie Australijczyk już w swoim drugim starcie. Jeżeli dowiedzie te 3 punkty do mety, będzie miał 6 oczek i będzie rosnął do funkcji faworyta tego turnieju. Michał Mitko jak na razie bezbarwnie, szkoda, bo kiedy tutaj będzie zero, to już właściwie szanse zostaną pogrzebane jakiekolwiek na medal, bo jak się ma jeden punkt, jak się będzie miał jeden punkt po dwóch biegach, to już właściwie wszystko będzie jasne. Tak to też się dzieje. Darcy Ward, kolejna trójka dla tego chłopaka. No i myślę, że ten manewr zobaczymy raz jeszcze. 2 punkty w tym biegu dla Patryka Hogartha. Jedno oczko Kenny Larsen, bez punktu Michał Mitko. A więc Mitko 1 punkt, Darcy Ward 6 po dwóch biegach. Patrick Hogarth 5 i 3 punkty Kenny Larsena. To tak na szybko, jak chodzi o klasyfikację. No i co, niespodzianka wielka, Darcy, kolejna trójka? Nie, niespodzianki chyba nie było, ale myślę, że facet pokazał w tej chwili, jak zachował się, jak rasowy, dojrzały żużlowiec, wykorzystał to, o czym mówimy od samych początku tego zawodu, czyli krawężniczek, który niesie super i wyczekał tylko moment, jak dwóch się biło i wskoczył na ten krawężnik. Zresztą widać w powtórce, że on od razu jedzie do tego krawężnika cały czas, próbuje wychodzić przede wszystkim blisko krawężnika. Tutaj już zbliżył się do nich bardzo bliziutko, wyczekał na ten moment, kiedy oni weszli i po prostu wjechał w krawężnik i wyprzedził ich z wyjścia bezapelacyjnie, także w bardzo dobrym stylu. Także. No tu jeszcze mamy sytuację, kiedy już zobaczył, Ward już tu widział, co się święci, zajęci sobą Duńczycy i tutaj już właściwie mogli tylko oglądać dziewiątkę na plastronie. Tak. Australijczyka, kapitalna jazda i przede wszystkim nie zachwyca jedna rzecz tym chłopaku, sylwetka na motocyklu, no bajeczna po prostu. No jak kangur z Australii, no tak można powiedzieć, oni zawsze słynęli z takiej freestyle'owej jazdy, a tor widać jest troszkę
przyczepny, porobiły się troszkę kolejinki, więc korzysta z tego. Korzysta z tego i wychodzi na tym jak na razie kapitalnie, a my już mamy kolejny bieg przed nami. Tomasz Jonasson w kasku czerwonym, na polu pierwszym potem Grzegorz Zęgota w kasku niebieskim, podrażniony na pewno po tym swoim upadku, potem po jego prawej ręce Nikolaj Klint, Duńczyk i w kasku żółtym Simon Gustafsson w kasku koloru żółtego. Klint kapitalny bieg swój, pierwszy trójka, jak chodzi o rywali Grzegorza Zęgoty, trójka Tomasa Jonassona, zero Simona Gustafsona, no i Grzegorz Zęgota także bez punktu. Musi tutaj, jeżeli chce o czymkolwiek jeszcze marzyć, musi ten bieg po prostu wygrać. Tutaj sprawa jest jasna i prosta. Jeszcze Gustafsson, jeszcze są problemy z tym zawodnikiem, ale już za chwileczkę wszystko będzie jasne. Jedziemy, taśma w górze, kto najszybciej, Grzesiu Zęgota, ale tam kapitalnie Jonasson pojechał. Na tym pierwszym wirażu Zęgota ostatni, a z przodu walka pomiędzy Jonassonem i Nikolaj Klintem. Gustafsson nieco szerzej, Zęgota w tej chwili czwarty. Zero w tym biegu, to jest koniec marzeń o dobrym wyniku tutaj w Goriczan. Atakuje Grzegorz Zęgota przy krawężniku, ale broni się jak na razie kapitalnie Gustafsson, który w tej chwili ma problemy i upada. No i chyba będziemy mieli bieg przerwany, bo nie sądzę, aby młody Gustafsson zdążył się pozbierać. Chyba nie da rady jednak i przerywa teraz Marek Wojaczek ten bieg. Raz jeszcze popatrzmy, podobnie w podobnym miejscu co Grzegorz Zęgota miał problem, chociaż jego tutaj właściwie na środku tego wirażu już postawiło, nie było szans na uniknięcie tego upadku i będziemy mieli powtórkę bez Simona Gustafssona. Złapał jakąś kolejinkę na środku tego łuku i po prostu go wyciągnął z wirażu. Pojechał pod bandę. Myślę, że tutaj wielkie szczęście Grzesia Zęgoty, który będzie miał okazję do powtórki i naprawienia tego, co zepsuł po starcie, bo jak można było zauważyć, start Grzesia był bardzo dobry. Pojechał troszkę za szeroko do tego łuku i tam po prostu zakopał się i został. Cały czas powtarzamy, że pomimo przyczepnego toru nosi krawężnik i Grzesiu powinien to już dawno zauważyć, że tak jest i po starcie pojechać do krawężnika, spokojnie poprowadzi ten bieg. No właśnie, no bo jazda póki co pod płotem i środkiem toru nie daje zupełnie nic, tam tylko się tarci pozycji. Zresztą Artiom Maguta parę biegów temu też miał taki numer, że jechał na drugiej pozycji. Gdzieś tam pojechał zupełnie bez sensu. No i stracił tą pozycję. Grzegorz Zęgota raz jeszcze w kasku niebieskim. Przypomnę, powtórka tego biegu szóstego. Nie ma Simona Gustafssona, który w międzyczasie jak schodził do parku maszyn, to miał pretensje do podprowadzającego. Nie wiem, co tam panowie sobie miłego powiedzieli lub niemiłego. W każdym układzie to już za nami. Klint w białym, Zęgota w niebieskim, w czerwonym. Jonasson, to jest trójka biegu szóstego. Popatrzmy, jak się to teraz wszystko poukłada. Długo trzymał sędzia. Zęgota kapitalnie. Jonasson zostaje, już Grzegorz Zęgota jest pierwszy. Tam wynosi się szerzej Nikolaj Klint. Jonasson w kasku czerwonym trzeci. No i dobry scenariusz dla nas, bo jest z przodu popularny Zęgi, ale można tam pojechać szerzej, czyżby Jonasson, cudowna akcja, zamyka na krawężnik Nikolaj Klinta, który jest trzeci. No i jestem ciekaw, czy starczy czasu i umiejętności na to, aby wyprzedzić Grzegorza Zęgotę, ten nieco dalej od krawężnika, to jest bardzo ryzykowne. Dzisiaj w Goriczan ma problemy Grzegorz na tym torze, widać, nie jest ta jazda taka płynna jak innych zawodników, na przykład Dercy Worta. I Tomasz Jonasson bardzo blisko, tutaj wystarczy jeden mały błąd Zęgoty, aby stracił tą swoją pierwszą pozycję. W międzyczasie za odrabianie strat wziął się Nikolaj Klint, teraz poczęstowany szprycą spod koła zawodnika w kasku czerwonym, którym jest w tym wyścigu. I Tomasz Jonasson zrezygnował z walki, a więc 3 punkty Zęgoty. No i szczęście, wielkie szczęście, że ten bieg powtórzony, no bo gdyby nie to, to przypuszczam, że trójki by nie było na koncie Grześka. No tak jak mówiliśmy, miał dużo szczęścia przy tym upadku, powtórka wykorzystał, pojechał pierwszy łuk przy krawężniku, prowadził bieg, chociaż popełnił w jednym momencie trochę błąd, bo odszedł znowu od tego krawężnika za daleko, już się zbliżył do niego Tomasz Jonasson, ale potem Grzegorz skorygował i dojechał. Widać, że ten tor się rozsypał, troszkę jest taki sypki. I tutaj po prostu trzeba wygrywać starty i jeździć do krawężnika, trzymać ten krawężnik, tak jak zrobił Grzesiu. Tu widać w powtórce ładny dojazd do pierwszego łuku,
zamknięcie na krawężnik Tomasa Jonassona i odjazd. Później Tomas Jonasson mija Nikolaja Klinta. Ale co dziwne, mija go po zewnętrznej. To tutaj nie mieliśmy takiego ataku jeszcze do tej pory, żeby to bardzo ładnie wszedł za niego. Klint się chyba nie spodziewał, mi się wydaje, tego ataku. Odważny atak przede wszystkim, z czego słynie zresztą Tomas Jonasson. On pokazywał nie w jednym już meczu Ligi Szwedzkiej czy w Gorzowie, że lubi takie ataki. Ale widać, że już po zaatakowaniu Klinta zjeżdża do krawężnika i trzymie ten krawężnik i zbliża się do Grzesia. Tutaj Grzesiu odjeżdża troszkę za szeroko i od razu Jonasson dojeżdża do jego tylnego koła. To można zauważyć. Już Grzesiu pilnuje teraz znowu krawężnika. Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Trzy punkty dla Grzegorza, a więc troszeczkę odetchnęliśmy z ulgą, a teraz już bieg, który na pewno będzie ważny dla Taja Uffindena. Nie miał czasu na długą rozmowę, na pewno w niezbyt dobrym humorze Taj po tym swoim pierwszym biegu, jeżeli oczywiście to można biegiem nazwać, po tym wyjeździe do tego biegu. No ale po kolei, Ricky Wells w kasku czerwonym na polu numer 1, potem w kasku niemieckim Artyom Łaguta, a na polach 3 i 4 na pewno faworyci tej odsłony, bo jest Taj Uffinden w kasku białym i spod bandy, najbliżej płotu Julica Pawlicz w kasku żółtym. Pawlicz, 2 punkty po dobrym biegu swoim pierwszym. Uffinden, nie wiemy w jakiej jest dyspozycji, bo taśma, która mogła tutaj, gdyby wystartował Uffinden, mielibyśmy mniej więcej obraz jego dyspozycji. No a tak, skończyło się to na zapaleniu zielonego światła. Pawlicz żółtym, Uffinden w kasku białym, potem Artyom Łaguta w kasku niebieskim i w czerwonym Ricky Wells. Dobrze, Julica Pawlicz, najlepiej jednak Uffinden. Kto będzie szybszy? Dobrze, Artyom Łaguta, ale nakrywa go tutaj na wyjściu z tego wirażu. Taj Uffinden, Pawlicz dopiero jest trzeci. To jest, myślę, spora niespodzianka. Teraz problemy Łaguty, który znowu ma tego typu problem, tylko teraz na drugim wirażu korzysta na tym Pawlicz, który jest drugi. Trzeci jedzie w kasku czerwony, Wells czwarty, Artyom Łaguta. Teraz Łaguta tą pozycję odbija, a Pawlicz atakuje wściekle Taja Uffindena. Z tyłu także ciekawie walka o jedno oczko. Póki co lepszy jak na razie jest Amerykanin, ale Artyom Łaguta na pewno pojedzie do końca, aby chociaż zdobyć jeden punkt. Teraz problemy znowu Amerykanina na tym wirażu, a Pawlicz już chyba zadowoli się tylko 2 punktami, bo nie sądzę, aby był w stanie dogonić Taja Uffindena, który kapitalnie sobie radzi. No i można powiedzieć teraz tak, no co by było, gdyby Taj nie dotknął taśmy, być może mielibyśmy współlidera. Teraz Darcy na miejscu numer 1, a Taj gdyby wygrał, no ale właśnie gdyby. Myślę, że byłby współliderem, widać, że jest szybki na trasie, ze startu bardzo dobrze. No wiadomo, taśma odebrała mu, myślę, że pewne 3 punkty. Można tylko zauważyć jedno, że nieciekawe zawody jak na razie, bez żadnego ścigania. Tor, chyba ktoś tam troszkę pogubił się w przygotowaniu tej nawierzchni. Zresztą widać, że decyduje tylko start i po błędach tylko jakieś tam zdobywanie z punktów. Artyom Łaguta tutaj bardzo dobry wyjazd na drugim miejscu. Wystarczyło przypilnować dobrze krawężnika, pojechać za Tajem Uffindenem. Myślę, że Pawlicz miałby kłopoty z minięciem go, a tutaj znowu go wyciąga z tego łuku, znowu wpada w jakąś kolejne. No i widzieliśmy później, jak to się skończyło. No ale to też świadczy o tym, że ten tor jest faktycznie wymagający i tutaj, kiedy przyjechaliśmy do Goriczan, wydawało się, że to będzie tor do walki, będzie ładnie pod koło, a tymczasem się okazuje, że ten tor się zaczyna robić trochę niebezpieczny. Chyba ktoś przekombinował, tak mi się wydaje, z tym torem, bo mało tego, że on jest w miarę przyczepny, sypki, to jednak mało wody się na niego leje, co powoduje, że on się rozrywa po prostu. Tak, oczywiście, to jest chyba problem teraz i nie będzie możliwości skorygowania tego, żeby coś zrobić z tym torem, także myślę, że tu jeszcze nie jeden upadek w tych zawodach nastąpi, ponieważ widać to, że zawodnicy tacy jak Artyom Łaguta, który jest objeżdżony w lidze rosyjskiej, w polskiej, jeździ nie po takich trudnych torach, widać, że też ma kłopoty z utrzymaniem, już drugi raz taki sam błąd, wyjazd. Grzesio Zęgota, doświadczony zawodnik z Zielonej Góry, więc
to widać, że po prostu coś jest nie tak tutaj, nie? Że coś tutaj jest przekombinowane. Zobaczymy, jak pokombinuje ten bieg Maciek Janowski, bo on w kasku niebieskim, po jego lewej ręce w kasku czerwonym Ludwik Lindgren, potem Louis Bridger w kasku białym i Wiaczesław Gierucki w kasku koloru żółtego. Ten, proszę Państwa, bieg nam kończy drugą serię startów. Już będziemy mądrzejsi o niebo. Kapitalnie Janowski nie miał nic do powiedzenia w kasku czerwonym Lindgren, który jest w tej chwili drugi, ale już rywale tutaj na pewno nie zamierzają odpuszczać je w kasku białym. Louis Bridger na miejscu numer 2. Natomiast nas cieszy to, że Maciek Janowski jest liderem i gdyby dowiózł te 3 punkty do mety, a mam nadzieję, że tak się stanie, to będzie miał 5 punktów i dobrą pozycję wyjściową przed swoimi kolejnymi biegami. Janowski jak na razie dobrze, dosyć spora przewaga przed Anglikiem, który jest drugi. Dobrze prowadzi swój motocykl optymalnym torem jazdy. Na miejscu trzecim Ludwik Lindgren, czwarty jak na razie Wiaczesław Gierudzkis. Jeden z większych talentów, jak chodzi o łotewski speedway, ale myślę, że tam brakuje jednej podstawowej rzeczy. Tam wiadomo, że w speedwayu i w każdych właściwie sportach motorowych, mówiąc kolokwialnie, kasa odgrywa dużą rolę. Myślę, że gdyby Gierudzkis dysponował lepszym sprzętem niż ten, który ma, to także jego występy i tutaj, i wszędzie właściwie, gdzie jedzie, ma okazję startować dużo, byłyby dużo lepsze. Myślę, że też tak, ale w sumie powinniśmy zadowoleni być z startu Macieja Janowskiego, który od startu do mety prowadził niezagrożenie, bardzo dobry start. Widać, że tor zaczyna się troszkę tak sypać i Maciek wykorzystał to, jechał środkiem toru w tej warstwie lekkiej wysypanej już w tej chwili i odjechał spokojnie Bridgerowi i Lindgrenowi, także dowiózł spokojnie 3 punkty. Co nas cieszy, 2 punkty Louis Bridger, potem Ludwik Lindgren i proszę Państwa Gierudzkis na 0. To są wyniki biegu numer 8. O, bardzo dobry start Macieja. Tutaj faktycznie start dzisiaj to jest 90% sukcesu i nie popełnienie błędów, a my po tych powtórkach zapraszamy już do parku maszyn. Dersi Watt obiecał nam krótki wywiad, a więc Dersi Watt już za chwileczkę na Państwa ekranach. Lider po dwóch seriach startów, samodzielny lider. Zobaczymy, czy będzie w stanie utrzymać te prowadzenie do końca. Na pewno chciałby tego bardzo, a co on sam o tym myśli, posłuchajmy już przed nami. Jedna z gwiazd Speedway, Dersi Watt, 17 lat, już śmiga bardzo intensywnie się po owalu w Goliczan, 6 punktów i na pewno jest głównym kandydatem do złota w dzisiejszych zawodach. So far 6 points for you, and you need only 9 points and you will be world champion. So what's your answer for this? Dziewięć punktów brakuje do tytułu Mistrza Świata. Co ty na to? Czy to jest zaskoczenie dla ciebie? Nie, ja się staram robić tylko po prostu swoją dobrą robotę i wygrywać biegi. Na razie mi się to udaje, a zobaczymy, jak będzie w dalszej części zawodów. Ten tor faktycznie jest troszeczkę inny niż był wczoraj. Wczoraj było bardzo twardo, dzisiaj jest pod koło, ale spodziewaliśmy się, że organizatorzy przygotują coś odmiennego. Pytanie odnośnie ligi, czy zamierza zmienić klub w przyszłym roku, czy jednak zostaje w Toruniu. Dużo zamieszania było wokół mojego kontraktu w Toruniu i możliwości ściągnięcia mnie do Polski. Na razie nie planuję zmian i na razie jest dobrze tak, jak jest. Sponsorem programu była firma Nice Polska, lider w automatyce do bram.